Przed nami bardzo interesujący spektakl, na który zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mam przeczucie, że czeka nas naprawdę dobry mecz. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na Państwa ekranach. Wyjdą na boisko w ustawieniu 4-3-3 z szeroko ustawionymi bocznymi napastnikami rozciągającymi linię obrony. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z jednym napastnikiem i wspomagającymi go dwoma bocznymi pomocnikami. Sędzia zaczął pierwszą połowę spotkania. Janusz Gol. Kiepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Janusz Gol. Dobrze, do przodu. Rymaniak. No, stanął na wysokości zadania. Fatalne podanie, no i strata. Rzutka, pytanie tylko do kogo? Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Rymaniak. Ale są doskonale zgrani i bajeczni technicznie. Uderza! No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Będą rzucali piłkę w okolicach pola karnego rywala. To może być niebezpieczne. Ach, szkoda, strata. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Janusz Gol. Znakomita wymiana. Znakomicie chwyta.
Ależ fatalne podanie, piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Wspaniałe podanie, oddaje strzał. Gol, to nie będzie bezbramkowy pojedynek. Takiego gola określa się typowa bramka do szatni. Sędzia zaraz zakończy pierwszą połowę. Tak, na drugą wyjdą na pewno z lepszymi humorami i bardziej bojowym nastawieniem. Po interwencji przy pierwszym strzale piłka wróciła do gry i przy dobitce bramkarz był już bezradny. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze zagrał w tych pierwszych 45 minutach. Długo nie mógł się wstrzelić, ale ostatecznie zdobył do szatni bramkę dającą prowadzenie. I w tym momencie rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Strzela! Uderzenie głową. Piłka w siatce. Brawo! Remis. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. Bramkarz nie przytrzymał piłki, a strzelec zachował zimną krew i nie zmarnował okazji do dobitki. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Jest remis. Czekamy na rozwój wypadków. Ależ złapał. Oddalają grę od strefy obronnej. To była niezła próba. Chcą wyjść na prowadzenie. Będą zmiany. Zobaczymy, czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Dobrze próbował, ale stracił. No, z tego miejsca można strzelać. Dobra okazja. Brawo. Ten gol daje im prowadzenie. Spodziewałem się wyrównanego spotkania i niewielu sytuacji strzeleckich. Tymczasem naprawdę dokręcili rywalom śrubę. Rzeczywiście wypracowali sobie masę okazji, co powinno być widoczne w statystykach oddanych strzałów. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery.
Bardzo kiepski występ wschodzącego zawodnika i stąd zapewne decyzja o zmianie. To prawda, nie da się ukryć, że nie dał dziś pokazu piłkarskiej wirtuozerii. Trener, jak widzimy, zdecydował się zmienić tego piłkarza, ale naprawdę pięknie się pokazał w tym spotkaniu. No, tu możemy mieć kandydata do zawodnika meczu. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Out. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Dobrze dograł. O to chodziło. Świetna obrona bramkarza. Wyszedł w górę, wyciągnął ręce i ładnie wyłapał to dośrodkowanie. Rymaniak. Jest szansa, nie ma gola. O, la, la, jaka bramka! Tak, był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Odgwizdanie spalonego w takim momencie to niełatwa decyzja. Myślę jednak, że sędzia dobrze widział, co się dzieje na murawie. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Jest zawodnik na czystej pozycji. Kapitalna wrzutka. Powtórka sytuacji, po której padła bramka dająca prowadzenie. Staranne uderzenie z niezbyt dużej odległości, wmierzone w sam środek bramki. Może się z tego rozwinąć ciekawa akcja. Spalony! Szkoda tej szansy. Popatrzmy, co się dzieje. Niespotykana sytuacja. Również bramkarz udał się w pole karne rywali. Ustawiają piłkę w narożniku boiska. To jest ten moment, na który czekali. Jeśli wykorzystają, będą mieli remis. Świetnie, udanie. Wypiąstkował w pole. Niewiele zabrakło do remisu. Mecz kończy się wynikiem 2-1. Koniec meczu. I mamy zwycięstwo drużyny, która rzadziej była przy piłce. Ale ewidentnie lepiej sobie z nią radziła. Nie chodzi o to, jak długo trzymasz piłkę przy nodze, tylko co potrafisz z nią zrobić. To spotkanie może zdecydowanie zaliczyć do udanych. Solidna i pewna gra.
Trzeba powiedzieć, że gdyby nie on, nie wiadomo jak potoczyłyby się losy tego spotkania. Na szczęście był na boisku i zdobył bramkę, która dała im prowadzenie i w ostatecznym rozrachunku przyczyniła się do zwycięstwa.